Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc luty. Dzisiaj zaczynamy od zestawu za kwotę 2,5 tysiąca złotych. Tak więc chodźcie na pulpit, pokażę Wam co ciekawego możemy złożyć właśnie w tym budżecie. Tak więc słuchajcie, zaczynamy od procesora, czyli Core i3-10100F wersja box, czyli z boksowym coolerem. Mamy tutaj 4 rdzenie, 8 wątków, podstawka wiadomo LGA 1200, tak więc procesor w cenie 379 zł. I teraz tutaj posadzimy ten procesor na płycie. Tutaj nad płytą się troszeczkę zastanawiałem, ponieważ za bardzo nie było w czym wybierać, ale jednak zdecydowałem, że będzie to płyta od Asusa, a dokładnie Asus Prime B460MA. Czyli płyta formatu Micro ATX, jak widzicie, nie jest wcale najgorsza. Mamy tutaj jakąś, powiedzmy, podstawową sekcję zasilania. Ta sekcja jest chłodzona, więc spokojnie ta płyta posłuży nam nawet, jak będziemy chcieli w przyszłości zamontować tutaj nieco wydajniejszy procesor. No, chipset oczywiście B460, natomiast jeżeli chcielibyśmy coś wyżej, no to pewnie musielibyśmy troszeczkę dołożyć, a tutaj jednak w tym niskobudżetowym zestawie za 2,5 tysiąca złotych ciężko o jakby kolejne dokładania do kolejnych podzespołów. Tak więc ta płyta wyląduje w tym zestawie, ma ona tutaj 4 banki na pamięć, tak więc na ewentualną rozbudowę w przyszłości jak najbardziej się nada. Oczywiście mamy 2 złącza M2, jak widzicie. Tak więc myślę, że jest to płyta dość przyszłościowa, może bez szału, ale w tej cenie myślę warta uwagi, a cena tej płyty to dokładnie 429 zł. Jeśli chodzi o pamięć RAM, tutaj wybrałem pamięci od firmy GoodRAM, są to dokładnie IRDMX, 16 GB, 3000 MHz, opóźnienia CL16, tak więc takie pamięci wylądują na tej płycie. Ich cena 318 zł, jak widzicie, biały kolor radiatorów. Myślę, że do płyty może się fajnie komponować, tak więc zachowamy tutaj też w pewien sposób jakiś taki troszeczkę aspekt wizualny tego komputera. No i lecimy sobie, słuchajcie, dalej, czyli teraz mamy dysk twardy. Tutaj postawiłem na konstrukcję firmy GoodRAM. Jest to dokładnie model PX500 o pojemności 512 GB. Dysk na złączu M2, odczyt 2000 MB na sekundę, zapis 1600. W cenie 229 zł. Tutaj też raczej sugerowałem się tym, żeby ten dysk był jak najtańszy, ponieważ no, nie chcemy za bardzo przekraczać budżetu. Jeśli ktoś chce, może dołożyć sobie spokojnie do innego dysku, jeśli ten nie będzie mu odpowiadał. Jeśli chodzi o zasilacz, no to tutaj też jest budżetowo, czyli Silentium PC Elementum E2 550 W. Do tej konfiguracji w zupełności wystarczy, natomiast jest to bardzo podstawowy zasilacz w kwocie poniżej 200 zł, czyli 178 zł dokładnie. Czasami pojawiają się w ofertach jakieś dość ciekawe konstrukcje poniżej 200 zł, tak jak kilka razy proponowałem Wam zasilacze od firmy Cooler Master. No na tą chwilę tutaj ich nie ma akurat, tak więc stąd decyzja o wyborze tego właśnie zasilacza. Jest to dobry markowy zasilacz, aczkolwiek jest to jakby najbardziej budżetowa wersja zasilacza w ofercie firmy Silentium PC. Tak więc ten zasilacz do tego zestawu. No i wszystko zamkniemy, jak widzicie, również w obudowie dość taniej, bo obudowie za 129 zł. Jest to obudowa od firmy Crux, model Astro, aczkolwiek obudowa bardzo fajna. Dość ciekawie wygląda. Co prawda nie ma piwnicy, zasilacz jak widzicie montowany u góry, no ale tutaj jakby, żeby wybrać jakąś lepszą budowę z piwnicą, no tutaj musielibyśmy zamknąć się gdzieś w okolicach 200 zł, więc nie było za bardzo z czego dokładać do lepszej obudowy. Myślę, ta na początek wystarczy, zawsze obudowę w przyszłości można przecież bezproblemowo wymienić. Co jeszcze na temat samej obudowy? Mamy port USB 3.0 na topie, tak więc jakieś tam podstawowe złącza na pewno w niej znajdziemy. Mamy szklany panel z boku, tak więc również myślę w tych pieniądzach bardzo ciekawa obudowa i trudno tutaj znaleźć chyba coś lepszego. No i słuchajcie, przechodzimy teraz do karty graficznej.
Przypominam, jest to zestaw za kwotę 2,5 tysiąca złotych i w tym zestawie wylądował dokładnie GTX 1050 Ti w wersji od Palita, 4 GB VRAM-u, GDDR5 w cenie 1089 zł. Jak widzicie, cały czas notujemy spadki cen tych kart graficznych. Wcześniej te 1050 Ti, powiedzmy, gdzieś tam w okolicach 1500 zł, jakiś czas temu jeszcze się pojawiały. Teraz mamy już okolice 1000, więc jest całkiem dobrze. Tak więc taka karta ląduje do tego zestawu. Tutaj już chyba nic mocniejszego w tym budżecie nie da się włożyć. Tak więc jeżeli chodzi o całość kwoty, jaką przyjdzie nam zapłacić za ten właśnie zestaw, jest to dokładnie 2700 zł, jak widzicie. Tak więc i tak mamy tutaj delikatnie ten budżet przekroczony o jakieś 200 zł. Natomiast myślę, warto te 200 zł dołożyć, bo tutaj już naprawdę nie ma na czym ciąć. Linki do wszystkich podzespołów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Jeśli chcielibyście, abym złożył dla Was taki komputer, piszcie. Linka również znajdziecie w opisie. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się. Cześć!